najstarszy od końca ma 8, potem Wiktoria ma 5, Marcel ma 5, Wojtek ma 6. Proszę, przyjdź. Super. No to układać. Super. Tablica. Sprzątania. Dla naszej siedmioosobowej rodziny teraz poprawił się komfort naszego życia. Każdy już właśnie ma swoje miejsce i własny kąt. Jest o wiele wygodniej. Jest większa przestrzeń. No, 7 osób na, w sumie wcześniej 8 osób na 40 metrach, no to było ciasno. To jest nasz kolejny remont na Śląsku i kolejny remont z Fundacją Habitat, która zaprosiła nas do tego remontu. Wykonaliśmy tutaj dwie łazienki. Jedna jest przeznaczona dla kobiet tej rodziny, a druga jest przeznaczona dla mężczyzn. Jest to cudowna rodzina z piątką dzieci, jedną dziewczynką. Najfajniejszą historią, która się tutaj wydarzyła, jest to, że pan Piotr, czyli tata, sam zainicjował cały remont. Znalazł organizację, które mu pomogą, szukał ludzi do pracy i sam pracował bardzo ciężko. Chciał dla swojej rodziny stworzyć nowe warunki i udało mu się to niesamowicie. Każde z dzieci ma swój własny pokój, te pokoje były również projektowane. Chłopcy mieszkają na górze, dziewczynka mieszka blisko rodziców, najmłodszy członek rodziny, bo jest najmłodszy, mieszka wciąż z rodzicami, ale na górze czeka już dla niego pokój. Warto brać przykład z takich ludzi, którzy sami zaczynają pracować i szukają pomocy, a nie na odwrót. Jest to warte naśladowania. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za tę rodzinę, bo to cudowne dzieci, czuć tutaj miłość, ciepło i właściwie chce się tutaj zostać. Ja niestety muszę wracać do swoich dzieci, ale bym chętnie wróciła.